Dzień dobry. Spotykamy się ponownie na warsztatach online w ramach budżetu obywatelskiego Śląsk dla każdego. Niestacjonarnie na Podlesiu, ale wirtualnie się dzisiaj widzimy. Słuchajcie, maj jest takim miesiącem, gdzie dużo się dzieje w przyrodzie, także pszczoły budzą się do życia. I my sobie dzisiaj zrobimy taką ekopszczółkę. Co wykorzystamy? Tak jak zwykle wykorzystamy rzeczy, które normalnie prawdopodobnie wyrzucilibyśmy. Na pewno nawet. A więc wykorzystujemy metalową puszkę. Stare gazety. No i troszkę to musimy ozdobić. Więc wykorzystamy tutaj kolorowy papier, bibułę, sznurek, taśmę klejącą, a jeszcze z takich rzeczy do recyklingu to wykorzystamy nakrętki do butelek. I tradycyjnie klej i nożyczki. Wszystko? No to słuchajcie, zaczynamy bawić się w pszczelarzy. Dobrze, rozpoczynamy od puszki. Będziemy musieli ją kleić żółtą bibułą. Słuchaj, ty będziesz odklejać, ja będę smarować. Zaczynam od głowy. Słuchajcie, wystarczy tutaj zwykły klej szkolny. Najlepiej wykorzystać. Słuchajcie, sobie sprawdźcie. A już może tutaj a w mieszce może od razu mocniej posmarujemy. Będzie nam wygodniej. Muszę wysunąć trochę kleju. O, ja już posmaruję może całą puszkę tym klejem. Słuchajcie, taką grubszą warstwę, więc na pewno się nie odkleję. Proszę, prawie cały klej wykorzystałaś. Dobrze. To ja kleję dalej na żółto, a ja mam propozycję, zrób paseczki czarne. Wygodnie będzie tak. Tutaj ten kawałek jest bardzo pomięty, więc sobie go odkroję. Do pszczoły no, potrzebujemy akurat żółtej i czarnej bibuły. Paseczek zrobię sobie jeden i potem będziemy. Teraz będziemy doklejać. To może dotknij już żądełku w czasie. Co nasza pszczółka jeszcze będzie musiała mieć? Pszczółki i nóżki. Tak. Ja teraz ale mam nadzieję, że nasza pszczoła nikogo nie ukąsi. Żądło już mamy. Dobra. Przy pracy z puszką musicie być bardzo ostrożni, ponieważ ona w środku jest dość ostra. Łatwo przeciąć rączkę. I już ostatni kawałeczek. Tak. Jeszcze, żeby ona nie była taka pusta w środku, a to zrobimy jej pupcie. Tak. Żądło się musi czegoś trzymać. A pupcie wygnieciemy sobie z gazety.
mamy przygotowane. Dobrze. Tak, puszka jest oklejona, żółciutka. A ja spróbuję zrobić kulkę. Dobrze, te. Pierwszy pasek gotowy. Mniej więcej jest gotowa. Trochę się wspomogę taśmą klejącą. Bym się za bardzo nie rozjechała. Zapytka. Już widać, że to będzie pszczoła. Czarne paski mam. Odkleimy ją sobie też. Wybyłam. Jeszcze muszę tutaj trochę kleju. No i teraz sprawdzimy, czy dopasowaliśmy mniej więcej. Teraz idealnie wypadnie. Fantastycznie. Idealnie mamy kształt pszczoły. Nie uszkodzi, żeby przykleić to żądło, które gdzieś się, o tu się zgubiło. Proszę bardzo. Dobrze, to ja w takim razie wycinam skrzydełka. Zginam patyk na pół, żeby dwa skrzydełka były takie same. Żądełko już mamy. I skrzydełka. Dobrze, skrzydełka za chwilkę, prawda? Dobrze, teraz musimy jej zrobić piękne oczka. Tego wykorzystamy. Nie, pomyliłam się, przepraszam. Po złe rzeczy sięgam. Taśmę klejącą. I nakrętki. Mamy niebieskie nakrętki, ale weźmiemy jej jeszcze gałki oczne. Słuchajcie, taką pszczołę równie dobrze można zrobić z plastikowej butelki, takiej małej, po pół litrowej wodzie mineralnej. Rozkleję. Jedno oczko. Tutaj wykorzystujemy dwustronną taśmę klejącą, tak, która świetnie się sprawdza do takiej rzeczy. Ale trzeba ją jeszcze odkleić. Tak. Proszę, mamy już prawie gotowe oczka. No
naszej pszczółce. Wytniemy jeszcze uśmiechniętą buźkę ze starej gazety. Mam tutaj czerwony element w gazecie. I zrobimy uśmiech. Agnieszka zrobi uśmiech. A ja wytnę czułki. Proszę bardzo. I tak samo jak skrzydełka, zginam na pół kawałek kartki, żeby oba czułki były takie same. Takie większe i zrobimy. Przylepimy jej czułki, skrzydełka i zrobimy nóżki z bibuły. Czarną bibułę? Czarną bibułę. Proszę Cię bardzo. Ja przylepię czułki. Ale mamy szczęśliwą pszczółkę. Nie wiem, czy damy jej takie najbardziej popularne imię, jak dla pszczółki. To będzie chłopczyk czy dziewczynka? Jeśli dziewczynka, to oczywiście Maja, a jeśli chłopczyk? To Kucio. Niektórzy mogą nie znać tej bajki, bo to z naszego dzieciństwa tak. Głównie. Ale teraz też widziałam taką bajeczkę o pszczółce Maji. Co prawda troszkę grafika jest inna i ja już się w niej nie odnajduję, ale to był naprawdę hit naszego dzieciństwa. Bardzo, bardzo lubiliśmy ją. A piosenka o pszczółce Maji znało wszystkie dzieci. Nie było możliwości, że ktoś jej nie zna. Nóżki. Kawałki bibuły. Takiej mniej więcej wielkości. Smarujemy klejem i pięknie skręcamy. No może już przylepię mniej więcej tu, nie? Bo jeszcze tak, musimy potem ten sznureczek. Nóżki również możemy wyciągnąć z papieru, aczkolwiek to jest fajne ćwiczenie dla dzieci. Proszę mi wierzyć, że dzieci mają problem ze skręcaniem bibuły. Tak samo ze stoczeniem kuleczek. Tak. Proszę, możesz trzy nóżki na jedną stronę. A, to widzę, że idziemy na całość. Tak. W tą stronę Agnieszka, myślę? Myślę, że obrzędnie. Tak. W ten sposób. Okej. Okay. Tu nie chcę zepsuć Agnieszki pomysłu. A pszczoła ma po trzy nogi? Nie wiem, mi się wydaje, że ma sześć. Okej. Okay. To znaczy po trzy nogi z każdej strony. Ja... nie wiem, powiem Wam, że nie mam pojęcia, ile mają. Dobrze, nasza będzie miała tyle. Bo jeśli chodzi o pszczółkę Maję, to miała dwie nogi, dwie ręce. Ale była taka bardziej ludzka. Okay. Mniej więcej na tej samej wysokości. Mm-hmm. No świetnie. A, powiem Ci, że ta pszczuła coraz piękniejsza. Tak. Dobra, od razu możesz. O, dobra. I zobaczcie, jak można wykorzystać rzeczy, które normalnie wyrzucilibyśmy do śmieci,
a powstają z nich takie niesamowite przedmioty. Nasza pszczoła gotowa, ale słuchajcie, można ją albo gdzieś postawić, spokojnie, ona sobie tutaj gdzieś taka, może gdzieś sobie taka, o, teraz widać, że taka lekko zmęczona jest ta nasza pszczoła, natomiast możemy ją sobie równie dobrze gdzieś powiesić. Mamy kawałeczek włóczki. Nie wiem, przetrzymam. Między nogi, tak? Tak, tak, tak. Bawimy się. Możemy sobie ją przywiązać. Tak. Tak. Ops. I próbujemy. Latamy naszą pszczołą. Proszę bardzo, nasza pszczoła lata. Jak Wam się podoba? Mam nadzieję, że Wam tak, bo nam bardzo się podoba ta nasza pszczółka. I takim sposobem po raz kolejny zrobiliśmy coś z niczego. Do zobaczenia ponownie. Żegna się z Wami Agnieszka i Dorota. Pa, pa. Pa.